Cześć, witajcie! Z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w Farming Simulator 2015 na typowej polskiej w V3. Oczywiście z bro... Nie, Brączka nie będzie dzisiaj. Bo Brączek ogólnie zapił i śpi teraz. I nie ma sensu go budzić, a ja muszę zrobić w końcu zimowe, codzienne obowiązki. Tak, bierzemy się dzisiaj, kochani. Co z tego, że samemu? Tak, nie bądźcie źli. Zostawcie łapkę w górę. Ja wiem, że wam się uda. Postaram coś poopowiadać. Coś pogadam, wiem, że się nie będziecie nudzić, tak? Coś, że ja wam mówię. Także, o Jezu, jakżebym ja od razu sprintem ruszył. Tak, wiecie, muszę uważać, bo ślizg go ogólnie. Także na początku potwieramy sobie od razu wrota. Dzisiaj weźmiemy się za takie karmienie właśnie krówek, pościelimy troszkę, wywalimy troszeczkę też obornika, zależy jak będzie z czasem. Tutaj widzicie na mojej szyi, dobrze powiedziałem, odmieniłem, tak, chyba dobrze, szalik biało-czerwony, jestem od razu po meczu Polski tam mi telefon wibruje chyba, z Serbią. Do mistrzostw Europy i po prostu, no jak wiecie, no na stojąco, tak, nasi po prostu nie potrafią inaczej grać jak nie na stojąco. I po prostu emocje, jak zawsze, gwarantowane. Kocham ich po prostu za to, co oni potrafią z człowiekiem zrobić, tak? O Jezu, na noc ogólnie nie przykryłem, teraz byłem. Dobra, otworzymy sobie. O, odpalony. Krzychu. Możemy trochę podgłośnić grę. O, widzicie, tu sobie ładnie zaraz wyjedziemy. Mam nadzieję, że Brączka nie obudzi z samego rana. Weźmiemy sobie na razie... pościelimy troszeczkę. Ogólnie to tak, kochani. No teraz mam nadzieję, że jutro się uda u Brączka. Brączek nagra sobie właśnie coś z buraczkami, albo piszcie, zdążycie napisać, bo będziemy nagrywać prawdopodobnie po południu, wieczorem, bo mnie w południe nie ma. A ogólnie na jutro też szykuje się nowa seria z Adamem. O Jezu, ja nie patrzcie co ja robię. Ogólnie nie ogarniam zawsze tego chwytaka. Wolę bardziej nadziewać te berki, tak wiecie. Także dobra, odpalimy sobie 60-teczkę ogólnie. Ciach, myk. Pościelimy sobie najpierw, żeby tam później krówkom nie brudzić, jak będą miały jedzonko. Jak widzicie, no na razie podstawowe, tak? Tutaj dostaliśmy jak na testy. Zobaczymy jak się spisze ten paszowozik. Wszystko na razie ogólnie jest ok. Dobra, wstawimy sobie tą berkę przez górę. Mam nadzieję, że wejdzie. Byśmy mogli zamknąć drzwi, bo będzie piździło, nie? A ja mogę zamykać drzwi, a widzicie, ja mam takie rzeczy, tak, kurde. Proszę o ciebie, drogi widzu, ty mój kochany. No momentu, było malutkie cięcie. Przepraszam was bardzo serdecznie. O Jezu, widzicie, no to tutaj do całej wiaty mi nie wchodzi właśnie, troszkę śniegu mi tu napadało, bało. Za oknem oczywiście znów zima przyszła, jak w tamten weekend, w ten też się nie pomyliłem i dość ładnie dzisiaj nasypało, na próba na studniówkę jak najbardziej udana, ale było ślizgo, trochę na ręcznym się pojeździło, więc nie narzekam. O, tam ładnie trzeba im, wiecie, tutaj naścilić, żeby tu miały krówki czyściutko. Dobra, jedna belka poszła, zaraz rzucimy sobie drugą. I dokończając, no to tak, zabolusiowo właśnie muszę wgrać obornik, jeszcze tam troszkę tekstury pozmieniać i myślę, że już niedużo mi zostało, tak? Ja już tam z Mikim ogólnie ogarnął sobie ciągniczki. Ja ogólnie też już prawie mam ogarnięte, wam powiem. Prawdopodobnie będzie to Ursus i Zetor. Muszę tylko sprawdzić, jak ten Zetor wygląda właśnie w grze. Ogólnie jest dość fajny, ma... Nie wiem, co to jest za Zetor, bo wam nie powiem, jakoś na Zetorach tak się nie interesuje zawsze. Ale Zetorek dość fajny, nieduży, ale nie ma chyba przedniego, wiecie? Tylko... Oj, źle złapałem. Nie ma przedniego, tylko ma po prostu przednie koła, takie, dość fajne. O, dobra, mamy belkę. Polecimy sobie ją właśnie załadować. I to tak... I to by było gdzieś mniej więcej... A, i Weidemana sobie wezmę, tak. Ja wezmę sobie Weidemanka z racji tego, że potrzebuję do tej nowej obory. Żeby właśnie ten oborniczek sobie napełniać. Czekajcie, teraz trzeba zrobić to ładnie. Nie to jak wcześniej. Aha, tylko że się... Ja nie potrafię chyba, wiecie, włożyć tego ładnie. Zawsze ładowałem to zwykłym szpikulcem. Tak zwanym. Ale dzisiaj nie wiem co mnie wzięło. Mówię, ale będę bardziej profesjonalny. Wezmę tak te belki. Czekajcie, a jakbym zrobił coś takiego? Tak.
Nie, to chyba nie był dobry pomysł. Kurwa, spadniesz, nie? To ci najebie. Będziesz siedziała tu? Leż tu. O skurwysy. Cicho, cicho. Walczę, jak wsiadę do 60-tki. Nie, wiecie, w realu to lepiej by wyglądało. Mi to podoba się. Podoba się. Chciałbym, żeby w FS-ie belki były o wiele cięższe. Tak jak właśnie z tymi widłami, często nadziewamy je na widły, a one tak, wiecie, skokają, przelotają się po całych tych widłach. I to tak lipa jest z tym. A ja bym wolał właśnie coś takiego lepszejszego. Dobra, ta strona jeszcze nie była pościelona. Lubita to, nie? Tu Grażynka, ona stoi, ona tak lubi, jak ma czysto wysprzątane całe, bo Boże. O, no i pięknie, mamy już jeden poranny obowiązek zrobiony, ścielenie. Teraz polecimy sobie z paszowozem. Polecimy tylko zostawić do belek. Do belek ja tu najczęściej zostawiam tutaj. Na śniegu oczywiście, ja tu wieta, odgarnąłem, zmiotkę miałem. Odgarnąłem, co miałem odgarnąć. I tak powiem wam, że ono i oczywiście 60 źle stoi, no jakby inaczej. Trochę trzeba cofnąć do tyłu. O, myk. No, także tyle. Co wam jeszcze mogę tam, kochani, popowiadać? Jeśli chodzi o typową, to praktycznie zostały nam jeszcze ze 2 odcinki. O, no coś koło tego. Koło 2 odcinków. I będziemy mogli tą wydać i bierzemy się za normalny sezon. Aha, tego nie muszę przypinać, bo przyzwyczaiłem się, miałem poprzednio na testach taki tam, wiecie, podpinany, manualne, wszystko. Tak jakoś mi to się do głowy wbiło. Sianokiszunka, ja przykryto nie będę dzisiaj sianokiszunki wrzucał. Aha, no ślizgo, tak jak widzicie, no niestety ślizgo, nie ma rewelacji. O, cofamy, myk. Dobra, odczepione. Kajmy teraz przez pole pojadzie. No ta pryzma, to tak wam powiem, że no tak na styk będzie chyba. Ona tu taka nie za wielko jest. Ale tu Balczerak wybrał 100%, jest ładnie, pięknie. Dobra, a ja nie wiem czemu to zrobiłem, ja mogłem jechać jeszcze po belki. O, faktycznie, faktycznie. Dobra, trochę kiszoneczki nasypiemy moim kochanym. A przydałyby się świnki, oj nie powiem, za świnkami bym się pobawił, ale żeby były tak grane jak krowy zamiast owiec. Można by to było jakoś fajnie przerobić. Ja ogólnie to jeszcze mam fajny pomysł na wykorzystanie owiec. Ktoś mi podsunął ostatnio coś fajnego w komentarzach. Nie było to nic o owcach, ani nic o świnkach, tylko o innym rodzaju świnek. Ja mam ochotę coś zrobić fajnego, ale nie wiem czy to mi się uda. Ogólnie muszę tam pogrzebać w plikach, zobaczyć na czym stoję mniej więcej. Jeszcze wrzucimy sobie ze 4-5 łyżek. Bo tam moje to wygłodniałe są, wieta. Ja nie żałuję swoim, tak? No wiem, że one lubią. I nie można co żałować naszym kochanienkim. Dobra. Sypnie tam. Jeszcze z jedna wejdzie. Wejdziesz. Primak 2200. Dobra firma. Na testy dała. Ogólnie za tydzień tak. Studniówka. Ten tydzień będzie, kochani, taki ten. Taki, że wam powiem, no. Ten do tego, przez tamto. Ogólnie to mogę się pochwalić, już tam mówiłem w wczorajszym odcinku. Zdałem egzamin zawodowy. Tak, 30 miałem aż. Ja nie wiem jak ja to uszczelałem. Naprawdę, nic, zero nauki. Jeden test rozwiązałem przed tym, stawiłem właśnie na face'a, jak widzieliście może. I to było tyle. Oj. No i taki ostatni nieładny, no. Masz kurna felek. Dobra. Polecimy teraz sobie. O, zostawimy widełki. Jeszcze raz podepniemy się pod belek i lecimy sobie, bo mi tam zostały jeszcze siana ze 4 belki. Matko boska. Widzieliście? Nie widzieliście tego, nie? No, ja też nie. I tak, w sobotę mam studniówkę, także no, nie wiem jak to będzie, tam próby, piątek jeszcze będziemy jechać. Mam, no, tam ode mnie to 40 km jest, także no kawałek mamy jednak.
I tak ten tydzień będzie wyglądał. Egzamin zawodowy mam w czwartek, także no czwartek to nie wiem, zobaczymy. Postaram się coś w środę nagrać, a później w czwartek raczej już coś nagram, bo w piątek może nie pójdę do szkoły. Zobaczymy, bo na 3 godziny i na 4 osoby mi się nie opłaca. Dobra. Mamy, coś tam jeszcze zostało. Ciężko, już wiem, już widzę, nie? Ja już po prostu to widzę, że ciężko będzie mi wybrać te belki. Ja nie, po prostu no nie. Będę musiał, nie, kochani, wiecie co? Ja będę musiał je po prostu chyba rozwalić. Nie, bo ja nic wyżej nie podniosę, bo bym wziął je od góry. Już wiem, co zrobię. Ja, wy wierzycie we mnie, nie? Czekaj. Zobaczcie, jak to jest kozak. Ja wam to mówiłem. Nie chcieliście wierzyć we mnie. Ogólnie to nie wiem, czy uda mi się złapać dwie belki. Czekajcie. O Jezu. Ogarnę to, tak? Ja naprawdę tam z turem nie miałem do czynienia w realu nigdy. Ale ogarniam. O, takie dwie beleczki to moje, to tak zrobią, nie? Tak, takie będzie żarcie. Ciekawe, czy mi się uda na taką wysokość podnieść, bez obciążnika też. Pięknie poszły, no za to 3000. Ja wiem, że dacie radę, naprawdę dajecie radę. To mi się tak podoba, kochani, że wy dajecie radę, że no i ja nic nie mogę wam powiedzieć, że nie. Jesteście cudowni. To mi się podoba, naprawdę odcinki to tak nałapało wyświetleń, że ja jestem siny. Ogólnie najbardziej to nie mogę uwierzyć w to, że odcinek zimy, który udało nam się nagrać w tamtym tygodniu, w piątek wrzuciłem to na weekend, niedzielę z reala, nie wiem, czy widzieliście tam vlog z filmikiem pomieszany. Ten filmik dziennie teraz dostaje po 20-30 tysięcy wyświetleń, nie? I ja po prostu nie wiem, co się dzieje. Czekajcie, tak, ja muszę sobie włączyć to i czekajcie. Co jakoś się, to mieszanie się włączało, czy się nie włączało? Czekaj, ja muszę wyskoczyć. Zobaczyć. Tutaj wszystko, maszyna działa. Działa. Ja prosiłbym o właśnie zamieszanie. Czy pan będzie pan mieszał? Nie będzie pan mieszał dzisiaj? O, to przykro mi bardzo. Powinniśmy ogólnie się zmieścić chyba. Nie zmieścimy się z tej strony. Znaczy, czekajcie. Ja tu dam radę, tak? To wiecie, że to duży sprzęt jest. Ja tu jeszcze bardziej podjadę. O, teraz powinno być pięknie. No wiecie, no u nas takie są warunki, tak? W polskich gospodarstwach, proszę ja was, moi kochani mili. Dobra, teraz ogólnie pojedziemy sobie wolno. Dobra, już sypie. Kiszoneczka rośnie, zobacz ta. Patrz, tak już muczą, nie? Im tu taka burżuazja, mówi, się trafiła. O, kurwa, nie na tą stronę. Ty, stój, Grażynka. Czemuż ty nie na tą stronę sypiesz? No ja nie wytrzymię, no. Backworking, kurde. No tu nie. Tak nie będzie. Tak nie może być. To ja przejadę z drugiej strony. Jak tak nie jest, to ja przejadę z drugiej strony. Tu akurat nauczę się cofania. Tylko żebym tu setynku nie pozdzierał. Chuja, nie wycofnę tu. No kurna, 60 musi zostać odpalona jeszcze raz i zostanie przemieszczona w inne miejsce gospodarcze, na mojej farmie. W ogóle w czemu farma? Nie wiem, tak po amerykańsku bardziej to jest? Tak nie. Ale powiem wam, że nie, jednak wolę, jak jest ze mną ktoś jeszcze w oddali. Kurwa, bym śnieg zerwał z tego. Nie wiesz, nie wyjadę teraz to, nie?
Dobra, to wprawdzie wam mogę powiedzieć. Na normalną serię mam case'a 110-120 koni. Mam dwa do wyboru, zobaczymy, który mi się... który wam się i mi bardziej spodoba. A potem Brączek zmienił sobie na Fenda, już tak, że tak powiem. Bo jednak stwierdziliśmy, że tak duże ciągniki jak teraz będą, to nie ma sensu. Ale damy radę, tak? Wydacie też radę, mówiliście właśnie o tym, że za duże, tak? My potestowaliśmy, mieliśmy jak je na razie na testy. O, teraz to wy... O Jezu, jak wy teraz to wam się podoba, co? No nie widać, nie zauważyłem. No i pięknie wyszło, mi się też bardzo podoba. No i taki typowy odcineczek z karmienia, mam nadzieję, że udany. Trochę było, widzicie, no błędów, o hamowanie, takie se, także ciągnik do wymiany, już wam to mówię. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Do jutra, do nowej serii Zadasiem, trzymajcie się, cześć!